Cześć, witam wszystkich, z tej strony Quantum. Dzisiaj mam dla was kolejny odcinek na moim kanale, gdzie nadrobimy sobie zaległości z Elite Dangerous Odyssey i dzisiaj porozmawiamy o najnowszym update 10 do Odyssey'ki. W poprzednim filmiku, który robiłem na moim kanale, robiliśmy sobie takie podsumowanie, taki status update, można byłoby powiedzieć, a propos aktualnego stanu elitki, więc rozmawialiśmy o tym, co było poprzednio, rozmawialiśmy o tym, co było teraz i rozmawialiśmy o tym, co byśmy chcieli zobaczyć w przyszłości elitki. Większość moich opinii w tamtym filmiku została nagrana raczej podczas update 10, bo kiedy zacząłem edytować ten filmik, to dosłownie na przełomie edycji tego filmu pojawił się update 10. Też nagrałem jakąś niewielką ilość materiału z update 10, no ale nie miałem na tyle czasu, by się zapoznać bardziej z tym patchem i mieć jakąś taką swoją opinię a propos tego, co się teraz dzieje w elitce. Jednak podczas ostatniego livestreamu miałem okazję spędzić kilka ładnych godzin już z update'em 10 i o ile nie robiłem aż tyle aktywności w trybie Odyssey, jak chodzenie po stacjach czy chodzenie po settlementach, tak po prostu inżynierowałem swój statek, czyli no, znajdowałem się na planetach, które również miały atmosferę, więc trochę tam sobie jeździliśmy łazikiem, a to zbieraliśmy materiały, a to pojawialiśmy się na stacjach i to też jest dość ważne, bo tak ku wytłumaczeniu, dlaczego to jest właśnie coś, co powinniście wziąć pod uwagę. Mianowicie w tej chwili mamy dwie wersje elitki. Jeżeli nie chcemy grać z dodatkiem Odyssey, to mamy cały czas Elite Dangerous Horizons. I tam mamy dostęp do tej starej wersji Elite. I gracze, którzy grają w obrębie w tej wersji, mogą się zobaczyć bez problemu, ale nie mogą się zobaczyć z graczami, którzy grają w wersję Odyssey. I vice versa. Ci, co grają w wersję Odyssey, to mogą się zobaczyć tylko z ludźmi w obrębie właśnie Elite Dangerous Odyssey i nic więcej. O ile dobrze pamiętam, tylko galaktyka sama jest oczywiście połączona pomiędzy tymi wersjami, czyli jeżeli ktoś odkryje jakąś planetę, powiedzmy sobie gdzieś tam głęboko w kosmosie, w wersji Horizons, to oczywiście ludzie z Odyssey'ki też mogą to zobaczyć. Jakby dane pomiędzy tymi grami są w pewnym sensie dzielone. No ale są dwie osobne wersje, gdzie raczej tą bardziej stabilną wersją była wersja Horizons, a nie Odyssey. Odyssey'ka po prostu potrafiła się wykrzaczyć, nawet jeżeli nie korzystaliśmy z rzeczy, które są związane z Odyssey'ką. Więc oczywiście ja chcę sprawdzić, jak działa ta najnowsza wersja, więc tam latam statkiem, tam biegam swoją postacią, tam teraz robię wszystko. I nawet kiedy mieliśmy poprzednie patche i nie korzystaliśmy jeszcze raz z tych rzeczy z Odyssey'ki, to po prostu gra potrafiła się wykrzaczać i tak dalej, i tak dalej. No ale przez ostatni stream grałem właśnie w update 10, inżynierowałem swój statek, biegałem po tych planetach i robiłem kilka różnych rzeczy, kilka różnych aktywności. Po raz pierwszy grało mi się w tą grę w końcu dobrze. Gra generalnie działała stabilnie, nie wykrzaczała się, nie wywalała się. Co kliknąłem, to coś działało, nie było jakichś dzikich problemów, które pojawiały się po drodze. Po prostu grało mi się w tą elitkę tak jak zawsze, czyli kiedyś w miarę bezproblemowo. To jest akurat dobry znak, bo po raz pierwszy podczas tego update 10 mam faktycznie takie wrażenie, że Frontier stara się na poważnie naprawić ten konkretny patch, który wcześniej dawał nam masywne problemy ze swoim działaniem. Cokolwiek nie robiliśmy w Odyssey'ce, to mogliśmy się spodziewać jakichś błędów, co było straszne. A teraz podczas ostatniego update 10, grałem sobie podczas livestreama, śmiałem się z ludźmi, robiłem sobie inżynierkę. Takie zwykłe rzeczy, które zawsze sobie robimy w naszej elitce i nic się nie działo, było wszystko super, naprawdę. Więc po raz pierwszy zobaczyłem, że to być może jest taki patch, który pozwala nam swobodnie cieszyć się już tą rozgrywką z Elite Dangerous Odyssey. Więc jesteśmy na dobrym tropie. Jednak nie jest nadal oczywiście perfekcyjnie. Te problemy gdzieś tam nadal się pojawiają. Na przykład, kiedy chciałem zebrać sobie jakiś tam konkretny materiał do inżynierki, już nie pamiętam co to było, przypuśćmy kadmium, znalazłem sobie jakąś tam planetę w różnych stronach związanych z elitką, poleciałem sobie do tej planety i nawet okazało się, że jest ona planetą z atmosferą, więc siłą rzeczy jest to nowa rzecz w Elite Dangerous Odyssey. Poleciałem sobie na tą planetę i generalnie przez jakiś czas grało mi się na tej planecie całkiem spoko, nie miałem jakichś dziwnych problemów z wydajnością gry.
ale od czasu do czasu widzę, że jeden problem, który pojawiał się wcześniej, jeszcze się powtarza. A mianowicie czasami licznik FPS-ów pokazuje nam niby płynne 60 FPS, ale widać, że ten frame rate tej gry jest taki rwany, czyli gra działa wolniej, potem nagle tak sporo szybciej i wolniej, tak w dość krótkich odstępach czasu mamy takie rwanie tego frame rate'u po prostu na naszym ekranie. Nie wiem, jak to lepiej wytłumaczyć, to trzeba po prostu zobaczyć, raczej na YouTubie to tak pięknie się nie pokaże. Czuć po prostu, że ta rozgrywka nie jest taka mega płynna w porównaniu do innych aktywności, które gdzieś tam możemy wykonywać w elitce. I takie problemy się niestety jeszcze pojawiają. Rozumiem to, że mogą się one pojawiać jeszcze gdzieś tam, jak mamy jakieś osady, czy tego typu rzeczy, gdzie mamy bardzo dużo NPC-ów, które gdzieś tam też biegają w tle, strzelają do siebie i tak dalej. No ale tutaj to się działo, powiedzmy, na planecie, która nie miała absolutnie nic, czyli mieliśmy tylko jakąś gwiazdę, która nam świeciła na planetę, obok siebie ziemię, skałki i tak dalej, generalnie nic się nie działo. No frame rate, przynajmniej licznik frame rate'u pokazywał, że powinienem mieć tych klatek 60, a grało się tak dość dziwnie momentami. To też nie była zasada, bo w zależności od planety ten problem czasami pojawiał się albo się nie pojawiał, bądź nawet problem czasami potrafił się pokazać w obrębie tej samej planety, ale zależnie czy jedziemy gdzieś kawałek dalej na planecie, czy skręcimy w jakimś konkretnym kierunku, ten problem pojawiał się albo znikał. Więc nie wiem do końca, z czym jest problem, no ale ta rozgrywka czasami nie jest taka mega płynna. To mnie trochę jakby zdjęło z trop. Ale przynajmniej nie mieliśmy już problemów z wykrzaczaniem się gry, nie miałem problemów z tym, że coś działało kompletnie niestabilnie. W końcu grało mi się w tym patchu po prostu przyjemnie. Sprawdziłem również te nasze ukochane Conflict Zone. Conflict Zone niestety nadal mają taką dość średnią wydajność. Jak mamy 30 klatek na sekundę albo nawet 40 klatek na sekundę, to jest wow, po prostu ekstra. Więc jeszcze te Conflict Zone, przynajmniej na mojej konkretnej maszynce, która spełnia, jeszcze raz przypominam, wymagania rekomendowane Odysejki, no gra się średnio w te Conflict Zone, ale w zasadzie każda inna aktywność jest już na poziomie, który jest po prostu w miarę okej, więc póki jeszcze pomijacie te Conflict Zone, myślę, że będzie spoko na mocniejszych i słabszych maszynkach, ale wszystkie inne aktywności w zasadzie już w elitce działają tak, jak powinny. Więc myślę, że już tym tematem nie będziemy się zajmować, bo tutaj powiedzmy, może nie przybije wielkich braw Frontier. Powiedzmy tak, macie ode mnie pochwałę. Naprawiliście ten patch na tyle, że da się w niego grać całkiem przyjemnie, ale macie jeszcze sporo roboty przed sobą. Co mnie bardziej martwi w tym momencie, to że mamy update 10 i tak naprawdę oglądałem nawet ostatni filmik Obsidian Anta i w sumie muszę się z nim zgodzić, że tak to wygląda. Frontier w tej chwili siedzi cicho i nic nie mówi, co dalej tak naprawdę z Odysejką. I myślę tylko, że ten problem w pewnym sensie tej ciszy będzie zwiększał swoją głośność wśród community Elite, bo chcielibyśmy teraz trochę szczerości od Frontier. Nie boimy się tego powiedzieć, że Frontier sprzedało nam produkt wyprakowany jako pełną wersję. Krótko mówiąc, sprzedali nam wersję alfa i powiedzieli: ok, spoko, to teraz dawajcie nam swoje pieniądze. No, niestety zrobili tutaj jeden wielki żart w stosunku do community i teraz oczekujemy od nich choć trochę szczerości i pewnej transparentności a propos tego, co się będzie działo dalej z Elite Dangerous Odyssey. Był to dla wszystkich okres trudny, jak i dla Frontier, jak i dla naszych fanów Elitki, i oczekujemy teraz trochę szczerości od strony Frontier. Szczególnie, że moim zdaniem Frontier, jeżeli chce posłuchać nas graczy, to potrafi to zrobić. Już kilkakrotnie wymieniałem pewien przykład tego, co się stało z eksploracją i kopaniem skałek, miningiem. A mianowicie wiele osób, czy to na forach, czy to u mnie gdzieś na komentarzach pod filmikiem, czy nawet niektóre osoby w naszej grupie Elite Dangerous Polska, wspominały często o tym, że najnudniejszym zajęciem w elitce jest właśnie eksploracja oraz kopanie skałek, bo po prostu kiedyś siedzieliśmy z laserami i strzelaliśmy w tą skałkę i patrzyliśmy, jak inne małe skałki się od niej odłupują, no i kolektor limpety potem zbierały nam cały urobek i tyle. A powiem wam, że kiedyś nawet było gorzej, bo kiedyś nawet limpetów nie było i wszystkie te rzeczy trzeba było zbierać ręcznie, więc już w ogóle zajęcie kopania było masywnie nudne przed tym, jak nie było limpetów. No i tutaj twórcy nas posłuchali, wprowadzili te limpety, których znowu kiedyś nie było, podkreślam, to nie jest takie oczywiste. Potem zupełnie zmienili na prośbę właśnie community eksplorację
oraz mining. I teraz mining jest tą fajną, skomplikowaną strukturą, gdzie wszyscy chcą na tym zarobić masę pieniędzy. I ja uwielbiam mining, to jest coś fajnego, bawić się w te skałki, znajdować te, które mają dobre materiały. Najpierw je wykopać laserami, potem tą drugą metodą pod powierzchnią i na końcu możemy rozłupać całą asteroidę, aby zdobyć jeszcze więcej rzeczy w dość spektakularnym wybuchu. I ktoś, kto w ogóle stworzył dźwięk wybuchu tej asteroidy, powinien zasłużyć na Nagrodę Nobla, moim zdaniem. Ale wiecie, o co chodzi. Mining z tego bardzo nudnego zajęcia stał się czymś ekscytującym, czymś fajnym, coś, co chcę robić i nawet mam ochotę zbudować sobie statek teraz kompletnie, tylko i wyłącznie do miningu, bo jeszcze nie mam takiego, o dziwo, dedykowanego statku. Mega. Eksploracja też się zmieniła. Kiedyś musieliśmy latać do każdej planety, aby tylko móc ją przeskanować i zobaczyć jej nazwę. A niekiedy, kiedy te systemy były oddalone o setki tysięcy sekund świetlnych, no to lataliśmy po pół godziny w supercruise, jak nie więcej, tylko po to, by odkryć cały system. Jedna z moich poprzednich eksploracji jeszcze między innymi tak wyglądała bez tego systemu. A teraz mamy system, gdzie szybko można jakąś planetę przeskanować. Praktycznie można zrobić tym cały system, jeżeli chcemy poznać więcej szczegółów a propos konkretnej planety, no to wtedy możemy do niej podlecieć i przeskanować jej powierzchnię. Naprawdę zrobiło się sporo ułatwień dla samej eksploracji. Polepszyli wypłaty za m.in. konflikt zony, co też kiedyś było bardzo słabe, więc teraz opłaca się faktycznie lecieć i mordować te NPC na konflikt zonach. Daje to nam sporo gotówki, więc takie rzeczy też potrafili poprawić. Wszystko na prośbę community, bo wypłaty były za słabe, bo to było nudne, bo to było złe. Frontier nas słuchało. Był pewien patch, szczególnie pod koniec życia Elite Dangerous Horizons, gdzie większość takich rzeczy, na które my narzekaliśmy, zostało po prostu naprawione. Kiedy ja zobaczyłem ponownie mining i eksplorację w nowym wykonaniu, odzyskałem naprawdę wiarę w Frontier, że potrafimy zrobić pięknego Space Sima i posłuchać się community, co nam w tej grze nie pasuje. Tymczasem Odyssejka w niektórych rzeczach nie dość, że działała beznadziejnie, to wygląda tak, jakbyśmy robili krok wstecz. Do tej pory moim zdaniem ci inżynierowie, jeżeli chodzi o nasze stroje i givery, to jest jakaś kompletna porażka, bo znowu chcemy, nie wiem, zmienić celownik w broni, dodać jakieś do niej nowe statystyki. To wszystko jest permanentny upgrade, którego nie da się potem zdjąć. No, jeszcze raz powtórzę ten przykład. W roku 2022, kiedy mamy AK-47, możemy go wymienić, nie wiem, części możemy wymienić w ten sposób, że będzie to wyglądał, nie wiem, no będzie to wyglądał jak karabin z kosmosu. Wystarczy popatrzeć sobie na Escape from Tarkov, jakie różne ciekawe rzeczy można zrobić tam i większość tego jest gdzieś tam w jakiś sposób, powiedzmy, do zrobienia w życiu prawdziwym. Ale Frontier, kiedy w Elitce mamy rok 3034, o ile się nie mylę, nie, inżynierowie przyspawają nam wszystkie upgrade'y na stałe i już nie da się ich odspawać, ponieważ mamy tak super kosmiczną spawarkę, że no nie da rady, musicie grindować te materiały, aby uzyskać tą satysfakcję z modyfikowania swojego stroju, albo raczej nie satysfakcję, tylko płakać za każdym razem, kiedy chcecie zrobić taki upgrade. No ale to już co uważa Frontier. Dobra, koniec tego. Chcemy po prostu od Frontier trochę szczerości, trochę pewnego takiego miejsca, które możemy zobaczyć w przyszłości i oczekiwać na jego wydanie. Moim osobistym zdaniem pod koniec tego filmiku powinni powtórzyć to, co zrobili z Elite Dangerous Beyond. Czyli kiedy skończyły się już patche do Elite Dangerous Horizons jakiś czas temu, mieliśmy taki patch, który został nazwany Beyond, czyli co twórcy tej gry chcieli zrobić w przyszłości. Czy jakieś nowe planety, nowy system inżynierki, nowy system kopania, tego typu rzeczy. Pokazali nam, jakie bazowe systemy gry chcą mocno ulepszyć, co chcą z tą grą zrobić w przyszłości. O ile część z tych obietnic nie wykonano, tak przynajmniej Frontier było szczere. No, miały być Fleet Carriery wcześniej, a okazało się, że Fleet Carriery będą zupełnie osobnym update'em, niezwiązanym z update'em Beyond. O ile byliśmy rozczarowani, tak przynajmniej była komunikacja, hej, nie udało nam się tego zrobić, Fleet Carriery będą później i być może w innej formie niż to, co zakładaliśmy. Tymczasem z Odyssejką
zamiast mieć dokładnie taką komunikację, jaką mieliśmy wcześniej. No właśnie. Chciałbym wam coś więcej powiedzieć, ale nie mogę, bo sam tego nie wiem. Możemy tylko spekulować. Więc na podsumowanie tego filmiku. Update 10 w pewnym sensie przywraca moją wiarę we Frontier. Fajnie jest zobaczyć w końcu elitkę, co prawda po 8 miesiącach, no ale w końcu fajnie jest zobaczyć patch Odyssey, który w większości swoich elementów naprawdę działa. Są problemy, ale gdyby ten patch, gdyby Odyssejkę wypuścili w takiej wersji, jaką mamy teraz, powiedziałbym w ten sposób. Jest to fajny dodatek, ma jeszcze trochę problemów, które muszą naprawić, ale generalnie myślę, że to przeżyjemy. Gdyby wypuścili nawet Odyssejkę w takim stanie jak Update 10, kurczę, w sumie nawet bym się nie pogniewał. Może bym nawet zrozumiał, że potrzebują teraz trochę dodatkowego czasu, aby doszlifować tą grę, jak to czasami bywa przy takich premierach, tak jak teraz. I to bym zrozumiał. Dlaczego jednak musieliśmy cierpieć przez takie początki, dopiero teraz mieć wersję, która no jakoś tam naprawdę nieźle, powiedzmy, już działa, tego nie rozumiem. To już tylko pozostaje tam w głowach Frontier. Ale teraz, skoro już mamy Update 10, który pokazał nam, że Frontier jednak być może Odyssejkę będzie w stanie naprawić do końca. Miejmy nadzieję, że Frontier to zrobi. Brakuje nam tej najważniejszej rzeczy teraz, która by w ogóle już być może odzyskała naszą wiarę w Frontier. Komunikacji. Chcemy wiedzieć, co będzie dalej, a nie tylko słyszeć ciszę w eterze. Tyle mam do powiedzenia a propos Update 10. Chciałbym mieć dla was w ogóle super happy newsy, ale chociaż patch jest w miarę niezły, ale Frontier, zacznijcie po prostu rozmawiać. Albo nie wiem, nawet wydajcie jęki jak targo idzie, cokolwiek zróbcie, bo oczekujemy tego z niecierpliwością. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmiku. Na razie, trzymajcie się. Cześć.